Tak więc odwiedzając dzisiaj moich wspaniałych znajomych, miałem okazję opowiedzieć nieco o retoryce, o sztuce Benedizcendi, czyli dobrej mowy mieszczącej się w UZUSie politycznym, społecznym czy legalnym strukturze społeczeństwa ad Adherenium Cicerona. Tak więc jest to sztuka mówieniu, mówienia o sprawach bardzo złożonych, w sposób, którym mieści się w pojęciu publiczności, a także w tekne retore, w taki sposób, aby perswadować pewne rzeczy. Sztuka perswazji, tekne retore. Nie będzie to natomiast wykład o retoryce, natomiast yy, Chciałem zauważyć, że niekiedy mówienie o niesamowitych przeżyciach, o wielkim życiu, o ogromnym doświadczeniu, które człowiek zdobywa, może spotkać się z nieco szemaraną opinią. Tak więc, czy powinniśmy powstrzymywać, jak gawędziarze, pewne Idea przed osiągnięciem publiki, naturalnie opowiadając o pewnych sprawach. Czy powinniśmy chować się w naszych malutkich pudełeczkach i płakać, że nie zostajemy wysłuchani? A może ktoś ośmieli się nas krytykować? Oskarżyć o coś. Więc jakie jest źródło tych ogromnych żyć, ogromnych opowieści? Ogromnych światów, które zawiera człowiek. Po pierwsze, jest to sztuka konfrontacji, oprócz naturalnych predyspozycji. Sztuka konfrontacji, sztuka odwagi, wychodzenia naprzeciw światu. Niektórzy mogą powiedzieć, że nie mogą. Sztuka podróżowania, gdy mogą, zwiedzania świata. Szanowanie autochtonów, mieszania się z ludźmi, mieszania się z autochtonami, rozumienia ich perspektywy, wnikliwości ludzkiej. Literatura, wielka literatura, wielka kultura, która uczy nas myśleć abstrakcyjnie, która uczy nas wnikliwie badać ludzkie umysły. Wielka sztuka, wielki teatr. Rozmowy, rozmowy z interlokutorami, słuchanie. Przenikanie ludzkich umysłów, patrzenie z ich perspektyw, próba zrozumienia, o co im chodzi. Ciągła edukacja, ciągłe działanie czy to na arenie performatywnej, czy konfrontacyjnej, czy podróżniczej, edukacyjnej, czy też magicznej. I po 37 latach życia w taki sposób. Mogę stwierdzić, że jestem spełnionym człowiekiem i ogromnym życiem. I przekazuje jako storyteller, gawędziarz pewne sprawy, przekazuję pewną wiedzę, interpretację itd. Czasami spotyka się to z niezrozumieniem, oskarżaniem, mnie o kłamstwo, o megalomanię. Nie traktuję tego jako zawiść, tylko jako niezrozumienie małych ludzi. Kiedy cyrkulacja idei, tak jak w sympozjum rzymskim, Makrobiusza, gdy spotykają się osoby równe sobie, z wielkim doświadczeniem, z różnorodnymi ekspertyzami, z rozmaitą wiedzą, wzbogacają się nawzajem. W przeciwieństwie do tego, oksforska debata jest, kto to wygra. Rozmawialiśmy też o tym ze znajomymi, że obecnie ludzie na tej płaszczyźnie spierają się na bardzo dualistycznych, prymitywnych poziomach, więc gdy. Spotykają się z czymś bardziej złożonym i zaawansowanym nie są w stanie tego zrozumieć. I na tym polega też śmierć kultury, wielkiej kultury, wielkich żyć. Że osoby, które z koncentracją rozwielitki są w stanie tylko skoncentrować na jakichś treściach, które są niskie, nie są w stanie wyjść poza pułap swojego zrozumienia, bo nie mają tak ogromnego świata. I kiedy Prezentuje mi się coś wielopłaszczy, no z, wielopłaszczy znowu w sposób wielki. Są w stanie przeczytać tylko to, co są w stanie zrozumieć w jak najbardziej płaski sposób. Często spotyka się to z niezrozumieniem. Natomiast czy wielkie życia, które są spełnione ubolewają nad tym faktem? Nie. Dlaczego? Bo są spełnione. Nikt nie przeżyję tego życia za ciebie, nie będzie za ciebie umierał. To takie kliszowe powiedzonko. Natomiast jako gawędziarz obecnie, bo swoje przeżyłem, mam już swoje za sobą, dużo przeżyłem, ogromne doświadczenie, jestem całkowicie szczęśliwy z tego powodu. Przekazuję dalej pewne informacje. Pewną wiedzę, pewne doświadczenie? Bo uważam, że jest to na tyle wartościowe, że warto próbować przekazywać, edukować, działać. Pomimo moich zachwień i ataków szarych na mój umysł przez rozmaite, nic panie. Zdarza się. A że opinię mam paskudną i reputację jeszcze gorszą. Cóż, czy zasłużyłem na nią? Być może. Czy obchodzi mnie to? Zupełnie nie. Dziękuję.